Klasyka satyry. Czyta Kamil Prabucki. Moje uszanowanie witam w klasyce satyry. Dzisiaj z nami Konstanty Ildefons Gałczyński i balelada o trzęsących się portkach. Posłuchajcie o dziadki bardzo ślicznej baleladki. Był sobie pewien pan, na twarzy kwaśny i wklęsły. Miał portek z piętnaście par, a może szesnaście, i wszystkie mu się trzęsły. Włoży szare, jak w febrze, włoży granatowe, też. Od ślubu jeszcze lepsze, marengo, wzdłuż i wszerz. Krótko mówiąc, w którekolwiek portki kończyny dolne wtykał, to trzęsły mu się one, jak nie przymierzając osika. W ten sposób przez trzęsienie, pan żywot miał bardzo lichy, bo wszędzie, gdzie wszedł zdziwienie, a potem śmichy i chichy. W końcu babcia czy ciocia, już nie pamiętam kto, powiedziała do tego pana, Chłopcze, ty uschniesz, bo nad portek z prawą przedziwną wylałeś trzy morza łez, a znowu nie jest tak zimno, więc spróbuj chodzić bez. Toć są materiały urocze, toć są kochanie, toć ty kup sobie jakiś szlafroczek i w tym szlafroczku chodź lub od razu na zadek kup sobie spódnic troszkę, a na wszelki wypadek parasolkę i broszkę. Też innych rzeczy mnóstwo Kociackie ochędustwo, rzęsy z drutu, najlony I już będziesz urządzony A wąsy sobie wyskup i tak wyglądasz jak biskup Kupił pan sobie szlafroczek Chodził w szlafroczku roczek Ale tylko w ciemności, bo i szlafrok trząsł mu się coś A portki schowane w kredensie Też się nie zrzekły tych trzęsień Trzęsło się całe mieszkanko, kanapy i futryny, bo to był dom melancho i bardzo cykoryjny. Tutaj się kończy balelada o portkach się trzęsących. Z balelady morał gada, morał następujący. Gdy wieje wiatr historii, ludziom jak pięknym ptakom rosną skrzydła, natomiast trzęsą się portki pentakom. Życzę Państwu przepięknego weekendu, wszystkiego dobrego, do zobaczenia.